Hej kochani, to ja mi! Dzisiaj ostatni dzień w moim przecudownym domku! Bo już jutro przewozimy wszystkie rzeczy na Pomorze. A i przy okazji pokażę wam ogólnie nasze całe życie w pudłach i paletach. Ja chciałabym tylko zauważyć, że to jeszcze nie wszystko. To nie są tylko Amelki książki, to są nasze książki też. Słuchajcie, tutaj nasze gratki, nie wszystkie, a tutaj mamy kwiatki zapakowane, Amelka, istnieją! Chciałam sobie zrobić do pokoju mojego nowego właśnie takie świeczniki z butelek, bo przy okazji moja kuzynka Ema i mi się one mega, mega, mega podobają. Tu jeszcze jest druga wersja taka z kwiatkami, ale moja mama sądzi, że są one brzydkie, w ogóle brudne i nie, spalisz cały dom! Nieprawda! Gram sobie na moim telewizorze w PlayStation. O-o! A tutaj są książki, które czytam w wakacje, część przeczytanych, część za mną. Muszę wam wszystko pochwalić moją nową książeczką The Naturals. Widziałam ją dużo na BookToku i jeszcze wszystkie części nie są wydane. Z tego co widziałam, to są wydane dwie, ja mam pierwszą. I jestem po prostu, nie mogę się doczekać, aż właśnie będę mogła ją przeczytać. Bo jest to o takiej grupie nastolatków, którzy mają różnego rodzaju supermoce. I chyba FBI, jeżeli się nie mylę, jakby wzięło ich do takiej swojej, do takiej pracy, żeby rozwiązywać sprawy sprzed lat. Tam jest dziewczyna, która jest wykrywaczem kłamstw, czy dziewczyna, która jest dobra w analizowaniu, chłopak, który jakby czyta uczucia i tak dalej. Więc naprawdę, naprawdę jestem podekscytowana i nie mogę się doczekać, aż ją przeczytam. Zrobiłam jej ostatnia noc, ostatnie spojrzenie na mój dom, ja już go więcej nie zobaczę. Ostatnie pożegnanie z moim pokojem, łazienką i wszystkimi innymi pomieszczeniami. Wszystko jest spakowane, zaraz przyjeżdża wóz i coś. I cóż, no koniec pewnego rozdziału, bo to teraz nie jest przeprowadzenie się gdzieś znowu do Lublina, tylko tym razem już zupełnie na drugi koniec Polski. Więc pa! Kubuniu, powiedz bye-bye domkowi. Bye-bye. Już nie będzie więcej domku, tak? Do nowego już niedługo jedziemy. Bye-bye. Bye-bye. Z tyłu za mną wielki, wielki wóz, który zabiera nasze rzeczy i będzie przywoził je na Pomorze. Słuchajcie, jestem mega, mega podekscytowana. Cały ranek zrzędziłam Piotrkowi, bo po prostu bałam się, że się wszystko nie zmieści. To jest zadziwiające, że nie zabieramy ze sobą mebli. Naprawdę, jakieś drobnostki. To są ciuchy, to są jakieś ręczniki. No już Piotrek dzisiaj mi rano mówił, jak już taka byłam skrzycząca baba marudząca, o Boże, jak się to wszystko pomieści? Już mówię, cicho, cicho, damy radę. I słuchajcie, naprawdę z tego, co widzę, uda nam się zapakować i ruszamy na Pomorze. Zostały tylko palety. Tak, palety kurier zabiera i już mamy praktycznie tutaj dywan jeszcze jednak zostaje. Nie zmieściliśmy się ze wszystkim, ale za to wszystko, wszystko inne zapakowane. Nasze rzeczy odjeżdżają. Smuteczek, po prostu smuteczek. Ostatnia niedziela. Coś tam niedziela, niedziela. To nie była ostatnia niedziela, nie wiem, ta ostatnia. Ostatnia środa. Przecież dzisiaj jest wtorek. No i koniec, koniec naszej przygody z naszym domkiem. My właśnie stoimy w koreczku, bus przed nami z naszymi rzeczami. Pokażemy trochę domu? No, chyba trzeba. Pokażemy, nie zdziwcie się, nie ma tam mebli, będą same pudła. Jesteśmy mega podekscytowani. To jest całkiem inna przeprowadzka niż ta, tam gdzie mieszkaliśmy wcześniej, bo Piotruś wtedy woził osobówką, wiecie, 20 km, wszystko super. Tu jednak jest to przeprowadzka na drugi koniec Polski i logistycznie jest to mega trudno zrobić. Nie ma mamy i Piotrka, dlatego ten mały Kuba postanowił, że się do mnie przyczepi i ja nie mam chwili spokoju, chciałam sobie książkę przeczytać, a muszę z nim siedzieć cały czas. Kuba, tłumacz się. Dada! Pocy! Czyszczę, słuchajcie, myję okna, podłogi na górze umyte, drzwi jeszcze przede mną, także dużo, dużo pracy, ale mam wrażenie, że nic się nie posuwa. Jak uda mi się już tam na górze to wszystko ogarnąć, to rozstawimy rzeczy. I tak, w sobota, wizyta w IKEA, a propos kuchni, zakup kanap. Dzisiaj jesteśmy po wizycie w Leroy Merlin i zamówiliśmy do łazienki wszystko. Także słuchajcie, mamy tak napięty harmonogram, że masakra.
bardziej mam chwilę wolnego czasu, więc postanowiłam, że opowiem wam trochę o przeprowadzce, moich odczuciach i w ogóle, co najbardziej mi się podoba w przeprowadzce. Przeprowadzce najbardziej mi się podoba po prostu sam ten vibe przeprowadzki, nie wiem, uwielbiam vibe przeprowadzki, to, że to będzie nowe miejsce i tak dalej, będę mogła od nowa zupełnie stworzyć swój pokój, wybrać nowe meble i tak dalej, będę miała też nowy regał na książki, co jest bardzo dużym plusem, bo już na tamtym mi się nie mieściły żadne nowe książki, a wiecie, mam jeszcze ponad 30 w koszyku w Empiku. Pokażę wam, jak tutaj wszystko wygląda. Amel, w pokój, proszę bardzo. Ja zadam tylko jedno pytanie. Ten pokój ma niecałe 12 metrów. Jak ona ma zamiar zmieścić tutaj tyle rzeczy? Prosiłam, przesegreguj, zrób to tak, żeby było mało rzeczy, ale proszę. Tu. Zaznaczę tylko, że kilka pudeł jest na strychu. A skoro w tym pokoju jest tak dużo rzeczy, czy ona na pewno zmieści jeszcze te butelki ze świeczkami? Ja myślę, że nie, dajcie znać w komentarzu. Nie, moim zdaniem nie. Nie ma szans, chodźcie do Kubusia. Pokój Kubusia, który na razie jest przechowaniem wszystkiego z kuchni, z salonu i tak dalej. Kiedyś będzie to pokój pirata, myślę, że w ciągu kilku miesięcy. Dalej jest tylko gorzej. Tu mamy piękne schody. Ja nie wiem, czy... Będziemy musieli bardzo uważać. Nie wiem, czy chcecie zobaczyć pokój Piotrka. To mój pokój. Bo u Piotrka jest zawsze najgorzej, to będzie jego gabinet. Zauważcie tylko, że będzie miał piękne okno i tylko na to patrzcie. Jak najgorzej? Tu właśnie jest posprzątane. Tutaj będzie nasze sypialnia, która aktualnie jest zbiorem kołder i wszystkiego, co się tylko da, ale z dobrej wiadomości w sobotę jedziemy do Ikei. Jesteśmy umówieni na plan kuchni, łóżka, kanapę, i po prostu będzie masakryczna sobota, ale musimy wszystko kupić. Łazienki jako jedne nie posprzątałam na górze. I tak ją przerabiamy zresztą. Aktualnie jest tu prysznic, a chcemy wannę. Bez wanny nie da się żyć, to jest nasze takie postanowienie po tamtym domu. Piotrek jeszcze marzy o jacuzzi, ale zobaczymy. Czy udało nam się ogólnie pozbyć małego przylepa. Przynajmniej wreszcie można w spokoju poczytać książkę. Motor macie? Ja pokażę, ja zrobiłem. Mama zabrała mi do dola. Ty nie masz. Kubuś stał się tatą. Kubuś, pokaż się. Wiedziesz? Ja jestem tata. Ty jesteś tata? Wiedziesz Lalę na motorze? Wow. Kuba przywozi Lalę. Na początku co prawda mu spadło, ale nikt tego nie widział, prawda Kuba? Co do tego, że Lala spada? I co teraz Kuba zrobimy? Ja boję się tych małych szklabów. Zbieram malinki, bo chcę zrobić drożdżówki, a on mi cały czas podjada. Lala płacze, tak? A czemu płacze? To trzeba jej pomóc. Pomóc musi Lala. Wygooglowałam sobie najfajniejsze jakieś restauracje w Trójmieście. Takie róże z jakimiś daniami koreańskimi, jakimiś futrakami i innymi rzeczami. I po prostu jestem w niebo wzięta. Chcę do wszystkich pochodzić, wszystkie potestować. Pochodzić po na przykład jakichś galeriach w Gdańsku i tak dalej, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda. Bo są to naprawdę dużo większe miasta niż tak naprawdę Lublin. I że będę mieszkać w miarę blisko nich, to chcę po prostu tam pochodzić i zaznać trochę tego życia w Trójmieście, czy jakoś tak? A schody w ogóle stwierdziliśmy, że ostatnim razem robiliśmy drewniane. Piękne, ale trzeba się mega nad nimi tak jakby pieścić, żeby nie obić i tak dalej, więc tym razem Piotrek ma taki plan, że zrobi schody z farbą betonową. Nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie, ale czuję, że będą takie mega nowoczesne, takie fajne, zobaczycie zresztą. Ściągamy buty, bo mam podłogi. Też cieszę się ze względu na morze, bo ja plażę uwielbiam i w ogóle chodzić sobie na przykład po brzegu morza na przykład nad ranem czy coś, może jak poznam tam jakichś znajomych czy kogoś, na przykład zrobić sobie taki piknik nad morzem czy takiego rodzaju rzeczy, no po prostu tego się mega cieszę. Choć jest jeden minus, dlaczego boję się morza i różnych zbiorników wodnych, bo jak jest nieprzejrzysta woda, to ja po prostu mam zawał, zawsze dostaję. Na przykład teraz jak byłam we Włoszech z moją przyjaciółką Emilką, to tam ona cały czas stawała na jakieś kraby. Jak ona już mi mówiła o tych krabach, to ja mówiłam: nie no, Emilka, no, dramatyzujesz. A w głowie miałam takie: a czy jestem na jakiegoś kraba?
jakąś wiornicę czy coś. Jestem proszę straszną historyczką, jestem straszną taką, wiecie, że się boję wszystkiego, więc tego się najbardziej boję w morzu, że właśnie będą, jak nie widzę po prostu pod sobą różnych rzeczy, to ja po prostu wpadam w panikę. Właśnie, wróciliśmy z zakupów. Słuchajcie, będzie łazienka. Piotruś będzie dzisiaj własnoręcznie nam wszystko montował. Garaż cały zawalony, więc zaczynamy sprzątanie. Wspaniały kolejny dzień, pełen pracy. Amelka ma szczęście, że jej nie zabraliśmy ze sobą, bo nie musi nam pomagać. Trochę pracy tutaj Piotruś będzie miał, nie ukrywam, bo będzie musiał zamontować nam tutaj umywalkę, złożyć szafkę, zamontować baterię prysznicową. Kupiliśmy też tutaj na okno taką roletkę. Jeszcze nie kupiliśmy tutaj obudowy na nasz wspaniały piec. Zabieram się za mycie szyb na górze, wtedy będę mogła te pudła poroznosić po pokojach. Wtedy zaczynam sprzątać dół. I trochę pomogę Piotrkowi złożyć szafkę. Pomóc ci? Nie, dam radę. Na sam? Bez nikogo? Podobno świetny pomysł, żeby zrobić drożdżówki z borówkami i malinami, więc co robię od pół godziny? Zbieram borówki i maliny. Moje stanowisko pracy, jeżeli można to tak nazwać, moje stanowisko pracy numer 2 i tam za garażem jest moje stanowisko pracy numer 3. Nie ma to jak praca. Jestem właśnie, kochani, w trakcie robienia drożdżówek z malinami, borówkami. Tutaj mamy nasze przepyszne owocki, które dzisiaj zbierałam. No i tam jeszcze stoi w pogotowiu dżem, który dostałam od babci. Tak na razie wygląda ciasto, idę je odłożyć na 60 minut. Porozkładał sobie niczym puzzle. Będzie prysznic dzisiaj, jak myślisz, dasz nie, radę? Nie jest łatwo na pewno, ale robię to pierwszy raz, ale no co może pójść źle? Ja na przykład trzymam kciuki, nawet umyłam ci tu okno, żebyś tak miał jasno i fajnie. Miałem już pierwszy problem, dlatego że tu jest za duża dziura i musiałem kupić inną przedłużkę. Pojechałem na hulajnodze i znalazłem właśnie tą, żeby pasował prysznic. Ja nie wiem, czy można tak owijać. Można? Nie wiem właśnie. Wiecie, robię to, mówię, pierwszy raz. Ale wydaje mi się, że powinno być okej. Dam wam znać. Najbardziej boję się chyba rozpoczęcia roku szkolnego, bo szczerze mówiąc, naprawdę się stresuję, bo jestem taką dość nieśmiałą osobą. Może na taką nie wyglądam, ale no zawieranie nowych przyjaciół to jest coś takiego dla mnie strasznie po prostu strasznego. I tego się chyba najbardziej boję w przeprowadzce. A najbardziej cieszę się zdecydowanie z nowego pokoju. To nie jest tak, że ja nie lubiłam mojego starego pokoju czy coś, ale też lubię tę taką nowość. Lubię ten taki vibe urządzania nowego domu i w ogóle kupowania tych dodatków. Mam zamiar właśnie dzisiaj się takiego, że będę mogła sobie zrobić nowy styl tego pokoju, jakichś ubrań i tak dalej. Właśnie chcę kompletnie zmienić moją szafę na ten, na tą 8 klasę. Zawsze tak mówię, nigdy mi się nie udaje. Ej! Czemu przywróciłeś motor? Ej! Ej! To samo się zrobiło. Samo się zrobiło? Tak. Przecież ty kogoś przywrócił. Nie to samo. Powiadasz, że samo? Nie. Teraz. Ej! Co to było? Kogoś? Bombam. Ej, ale uważaj, nie we mnie! Wow! Ta-da-da-da! Słuchaj. O, to prysznic działa. Mój prywatny hydraulik, jakby ktoś chciał, mogę wypożyczyć. Udało się, mamy, słuchajcie, prysznic. Pierwsza rzecz za nami. I proszę, góra tutaj tego. Działa perfekcyjnie. Chyba widać. Dobrej cenie. Dobrze, więc Mędrzusiu, ty jeszcze masz się następujące zadania dla Tutaj musi bambus zawisnąć. Tu szafka musi być zmontowana z kranem. Problem mam, na razie nie ma ciepłej wody, cały czas jest zimna. Oj, kiedyś będzie ciepła. Kiedyś będzie ciepła, zobaczysz. To był taki sukces. Na razie jest woda i możemy się kąpać. No, to jest... O! Piotruś wreszcie może nagrywać przez szyby, umyłam. Pokażę wam za to, jako łazienkę Piotruk. Pracował dzielnie całe popołudnie i południe w sumie, i wieczór. Ja tylko powiem, że bardzo doceniam starania mojego męża, pomimo tego, że czasem zdarzyły się małe wypadki i jest to naturalne. Tu jeszcze zawiśnie lustro. I jeszcze ciepłej wody nie mamy. Dzisiaj myjemy się cały czas w zimnej.
Nie polecam mycia się u prysznica i mycia głowy w zimnej wodzie. Nie. I słuchajcie, tak naprawdę jeszcze mamy korytarzem z drzwiami, z pięknymi. I garażem. I za chwilę wracamy do domu i robimy już jakby ostatnie załatwienia w Lublinie i wracamy już tutaj na stałe z Kubusiem. I Amerką, ale Amerka troszeczkę później do nas dojedzie. Już z tego, co widziałam na Instagramie mojej mamy, to łazienka już jedna jest gotowa. Jadą też niedługo wybierać i kupywać tak w zasadzie resztę mebli, więc ja po prostu jestem taka so excited. Ale właśnie oni pojechali, a ja jestem Kuby taką tutaj, wiecie, najbliższą osobą i choć on ma tutaj właśnie swoich kuzynów i tak dalej do zabawy, to jednak cały czas jest Amelka, mogę z tobą spać, Amelka, mogę się przytulić, a mi podaj piciu, a mi przytul się. I jak wieczorkiem na przykład, tak mi się już serduszko roztapie, jak on się tak do mnie przytula. I ten, że on mi lubi cię, kocham cię, ale życie z bratem, po prostu życie z bratem, no. Więc żegnamy się już z naszym domkiem, to były wspaniałe 2 lata i nie mogę doczekać się kolejnych przygód, kolejnego domu i kolejnych zawartych w nim wspomnień. A my widzimy się za tydzień, buziaczki! Kocham!